Cześć, witajcie. W tym odcinku chciałbym wam powiedzieć, jak można uratować swoje konto na Instagramie, które budowaliście w sposób zły, czyli zebraliście dużo obserwatorów, teraz nie wiecie za bardzo co zrobić, ponieważ widzicie, że ci obserwatorzy nie działają, macie bardzo duże konta, po kilka tysięcy obserwatorów, widzicie, że konto jest praktycznie martwe, więc ja wam powiem tylko co ja zrobiłem i co uważam, że było genialnym ruchem z mojej strony, tym jednym, bo reszta była bardzo złych, tak uważam. No więc powiem wam tylko na wstępie, jak to się stało, że tak postanowiłem później zrobić to, co później zrobiłem. Także wysłuchajcie tego, bo to może wam pomóc uratować wasze konto na Instagramie. To jest krótkie i myślę, że wam też może pomóc. Po pierwsze, zbudowałem konto, na którym miałem w pewnym momencie ponad 10 tysięcy obserwujących. Zależało mi na tym, żeby mieć przycisk swipe up. Tylko że jak już doszedłem do tych 10 tysięcy followersów metodą taką właśnie follow za follow i ogólnie taką trochę spamerską metodą, to co się okazało później, że spośród tych 10 tysięcy bardzo mało osób klika w swipe up, a konkretnie to 3 osoby czasami kliknęły w swipe up i zaangażowanie tych odbiorców było na bardzo niskim poziomie. A zaangażowanie odbiorców jest tu kluczowe, ponieważ jeżeli pod waszymi zdjęciami z hashtagami, pod które chcecie się wybić, nie będziecie osiągać około 10% polubień, czyli jeżeli macie, to już mówiłem w innym filmiku, jeżeli macie 10 tysięcy followersów, to potrzebujecie około 1000 lajków pod każdym waszym nowym zdjęciem, żeby ono miało szansę pojawić się pod tymi hashtagami, na które je pozycjonujecie. No więc miałem wtedy zaangażowania około 1,2%. No, szansa na to, żeby pojawić się pod tymi hashtagami, na których mi zależało i dotrzeć do klientów, no, była bardzo niska, wręcz żadna. Po prostu konto było zdruzgotane tą sytuacją, tak? No więc zobaczyłem, że trzeba poblokować po prostu te spamerskie konta, no i jakoś ratować to konto. Więc na początek zacząłem blokować, usuwać, tam jest taka Hashtify, nie wiem, znajdę to, może dam w opisie link. Jest taka aplikacja do usuwania właśnie, tam według, sortuje chyba to według tych najmniej zaangażowanych, czy jakoś tak. No i ja właśnie tam usuwałem namiętnie, spędziłem na tym mnóstwo godzin, żeby usuwać tych właśnie takich, no, konta duchy, tak, które mnie obserwowały, a które zdobyłem tylko po to, żeby mieć ten przycisk swipe up, a później stwierdziłem, że po prostu nie warto trzymać tego swipe up, bo co z tego, że go mam, skoro i tak zaangażowanie na koncie jest po prostu praktycznie żadne, nie? No więc poblokowałem, zszedłem w pewnym momencie do 6 tysięcy followersów, dlatego tam na filmiku o hashtagach, link tutaj mogę wam dać, to tam właśnie widzicie, że moje konto ma 6 tysięcy, a teraz wchodzicie, ma 1200. Dlaczego tak się stało? No więc właśnie o to chodzi, że to było nagrywane wtedy, kiedy zacząłem najpierw blokować i myślałem, że to mi wystarczy. Później zobaczyłem, że jednak tego chyba dalej nie chcę, bo dalej to zaangażowanie, mimo że było lepsze, to i tak nie było takie, żeby no jednak osiągać ten, no żeby wbić na te hasztagi popularne. Jeżeli oznaczyłem po prostu zdjęcie hasztagami typu fotograf ślubny, no to musiałbym dalej zebrać około 600 lajków pod tym zdjęciem, żeby ono pojawiło się wśród tych najpopularniejszych, żeby nowi ludzie docierali do mnie w sposób taki naturalny, tak? No i zamknąłem sobie tą drogę przez to, że no właśnie, zepsułem sobie konto, tak? Bo zaangażowanie było dalej bardzo liche. Nagrałem później ten filmik o hashtagach, trochę się dowiedziałem i zobaczyłem, że no chyba trzeba dalej blokować. No i potem zablokowałem kolejnych tam 1500. W pewnym momencie chyba zablokowałem już około kolejnych 2000 osób. Miałem chyba 4000 obserwujących i stwierdziłem, dobra, jednak w ogóle zmiana planów. I wiecie co zrobiłem? Stworzyłem nowe konto i to jest najważniejsze teraz, co wam powiem. I na tym właśnie, na którym miałem tak mnóstwo tych obserwujących, ogłaszałem przez miesiąc, przez 2 miesiące na Insta Stories, wieczorami wrzucałem informacje. Jeżeli jesteście zainteresowani dalej tym, co tutaj robię, moim kontem, to zapraszam na moje nowe konto. I tam był właśnie ten link do tego nowego konta, tak? Że tam sobie klikał ktoś, oznaczenie robicie w Insta Stories, na tym starym koncie, piszecie, jeżeli jeszcze dalej jesteście zainteresowani moim kontentem, tym, co ja wrzucam moimi zdjęciami, to wchodźcie tutaj. W ten sposób zyskałem samych tylko tych autentycznie zainteresowanych kontem i wtedy zebrało się około 1000 osób. Na obecną chwilę jest 1200 parę i zaangażowanie mam często na poziomie właśnie 10%. Polecam wam takie rozwiązanie, ponieważ no inne rozwiązanie to jednak po prostu zrobić nowe konto i budować je zupełnie od nowa. Może to i dobre, jednak ja polecam wam takie rozwiązanie, gdyż możecie mieć naprawdę już spore liczby tych osób, które były wtedy właśnie już tam zaangażowane. A w moim przypadku to no, było ponad 1000 osób. Także zobaczcie, nie, że nowe konto i ono szybko od razu zyskało w sposób właśnie taki naturalny tych tamtych ludzi. Przybyli na nowe konto i dzięki temu miałem już tych faktycznie zainteresowanych tym, co ja tam w ogóle robię. Jeżeli ten materiał był dla ciebie pomocny, to zasubskrybuj, daj lajka, może poleć komuś to rozwiązanie. No i koniecznie wpadaj na mojego Instagrama. Tak,